Rozmawiamy sobie o jednym z najpopularniejszych twierdzeń w całej matematyce, mianowicie o twierdzeniu Pitagorasa. I zapiszemy sobie to tutaj, żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia. Twierdzenie. To twierdzenie zapadnie nam w pamięć na długie lata. To jest twierdzenie Pitagorasa. I teraz, co musimy wiedzieć o twierdzeniu Pitagorasa? Musimy wiedzieć, że twierdzenie Pitagorasa zachodzi w trójkątach prostokątnych, więc to jest pierwsza ważna informacja, więc narysujemy sobie tutaj trójkąt prostokątny i tutaj jest nasz kąt prosty, zaznaczymy sobie i zapiszemy. Tutaj jest kąt prosty, tak oznacza się kąt prosty. Kąt prosty. I teraz jeśli yy, Trójkąt prostokątny to jest właśnie taki trójkąt, który ma w sobie kąt, który ma miarę 90 stopni. I jeśli ktoś nigdy nie widział kąta prostego, to może sobie wyobrazić to w taki sposób, że trzeba narysować jedną linię poziomą, drugą linię pionową w taki sposób, żeby dotykały się w jednym punkcie, tak? I otrzymamy tym sposobem kąt. Tutaj jest nasz wierzchołek, to są ramiona i te... Te ramiona padają na siebie pod kątem prostym. I twierdzenie Pitagorasa mówi nam, jaka jest zależność pomiędzy długościami boków w trójkącie prostokątnym. Więc nazwiemy sobie te boki o w taki sposób. Może zmienię kolor. Tutaj będziemy mieli o. A, B, a to jest nasze C. I to c jest bardzo ważnym elementem, ale zanim sobie wytłumaczymy jeszcze i powiemy kilka słów o c, to zapiszę formułę twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że wtedy i tylko wtedy, gdy trójkąt jest prostokątny, to zachodzi coś takiego. A kwadrat dodać, b kwadrat równa się... C kwadrat. I teraz ostatnia rzecz taka teoretyczna. Czym jest C? Popatrzmy. Gdybyśmy ustawili się w tym narożniku i popatrzeli naprzeciwko, to widzimy, że e, znajdowałby się ten bok. Zauważylibyśmy ten bok. I ten bok nazywa się przeciwprostokątną. No nazwa jest bardzo taka intuicyjna. Przeciwprostokątna. Po, przeciw, ponieważ jest naprzeciwko. Prostokątna kąta prostego. Pros. prostokątna. I to jest nasze C. I teraz popatrzmy. C to jest przeciwprostokątna. To jest zarazem najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. I widzimy, że ten element występuje tutaj po jednej stronie równania. I ten element jest tutaj taki e, osamotniony. To jest tutaj jedna, e, e, jedna. Litera. Tutaj z jednej strony równania. To jest nasza przeciwprostokątna. I teraz yy, dość teorii, ponieważ jedną rzeczą jest znać teorię, a drugą ją wykorzystywać. Czyli przejdziemy do rozwiązywania sobie problemów, yy, które można właśnie rozwiązać za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Wiemy, że zachodzą, że twierdzenie Pitagorasa możemy zastosować w trójkącie prostokątnym. To narysujemy sobie taki. I załóżmy, że ten bok ma długość 9, a ten ma długość 7. I twierdzenie Pitagorasa. Rozwiązuje takie problemy, że jeśli mamy trójkąt prostokątny, to możemy sobie obliczyć, jeśli mamy długości dwóch boków w trójkącie prostokątnym, to potrafimy policzyć długość trzeciego boku. To jest kąt prosty, naprzeciwko kąta prostego było nasze c i skorzystamy teraz z naszej formuły. 9 kwadrat plus 7 kwadrat równa się c kwadrat, bo c to jest nasza przeciwprostokątna. 9 do kwadratu to 81, 7 do kwadratu do. 49 i to jest c kwadrat. 80 plus 40 to 120, 1 plus 9 to 10, czyli mamy to 130. To daje nam 130. Zapiszemy sobie to tutaj powyżej. Mamy c kwadrat równa się 130. I musimy wziąć sobie pierwiastek z lewej strony i z prawej strony. Wiemy, że minus pierwiastek ze 130 do kwadratu również da 130, ale rozpatrujemy problem geometryczny, w którym długości nie mogą być ujemne. Czyli y, mamy pierwiastek ze 130. Nie wiem, czy można wyciągnąć sobie pierwiastek, czy można to sobie jakoś uprościć. Najlepiej rozbić to na e, czynniki. To jest liczba parzysta dzieli się przez 2. 2 razy 65 to 130. 65, tutaj występuje piątka, więc na pewno dzieli się przez 5 a tutaj mamy 13. Widzimy, że żaden element nie powtarza się parzystą, nie jest parzysty, tak nie występuje parzyście. 2 występuje raz, tak samo 5 i 13, czyli tutaj nic nie da się z tym już zrobić, czyli rozwiązaliśmy nasz, nasz problem. Długość tego boku jest równa pierwiastek ze 130. I rozwiążemy sobie teraz kolejny problem. Tutaj przewinę, przesunę tablicę w prawo, żebyśmy mogli sobie o, żebyśmy mogli zaobserwować tutaj jeszcze naszą formułę twierdzenia Pitagorasa, narysuję teraz ten trójkąt troszeczkę w inny sposób. O, w taki sposób. I teraz tu będzie nasz kąt prosty. I teraz załóżmy sobie, że długość tego boku to 21, a tego 35. I teraz... To co jest bardzo ważne, to trzeba zaobserwować, gdzie jest nasza przeciwprostokątna. Tutaj jest kąt prosty, więc nasza przeciwprostokątna znajduje się tutaj, więc ona będzie występowała tutaj po jednej stronie równania. Więc musimy nazwać ten bok w jakiś sposób. Naz nazwiemy sobie ten bok jako A i skorzystamy sobie z naszej formuły. Czyli będziemy mieli e, A kwadrat dodać 21 do kwadratu równa się i tutaj mamy 35 do kwadratu. I ja by to rozwiązać e, mógłbym skorzystać z kalkulatora, e, żeby obliczyć sobie te wartości, ale nie skorzystam, policzymy to sobie ręcznie. 21 do kwadratu to jest 21 razy 21. 1 razy 1 to 1. 1 razy 2 to 2. Tak? E, tutaj zapisujemy 0, ponieważ przechodzimy do tego elementu. 2 razy 1 to 2, 2 razy 2 to... 4. I dodajemy 1 plus 0 to 1, tutaj 4, tak samo tutaj mamy 4. Teraz ostatni element, 35 do kwadratu, to jest 35 razy 35. 5 razy 5 to jest 25, dwójka nam przejdzie, 5 razy 3 to 15 i mamy 17. 3 razy 5 to 15. Jedynka nam przejdzie, to nie jest nam potrzebne. 3 razy 3 to 9, jeszcze nasza jedynka to mamy 10. I dodajemy 5, to jest 12. Jedynka przechodzi, tutaj jest 2, i tutaj mamy 1. Czyli nasze równanie przyjmie taką postać a kwadrat, dodać 441 równa się 1225. I odejmiemy sobie tutaj od Lewej strony równania 441. I od prawej strony równania zapiszemy to sobie w ten sposób, abyśmy mogli dokonać odejmowanie tutaj pisemne. O, tutaj jest lewa strona i zostanie nam tylko a kwadrat, bo 441 minus 441 da nam tutaj 0. A teraz jeszcze musimy sobie odjąć tutaj prawą stronę. 5 odjąć 1 to... 4. 2 jest mniejsze od 4, więc musimy pożyczyć 1 stąd i będziemy mieli tutaj 12. 12 odjąć 4 to 8. I teraz widzimy, że 1 jest mniejsze od 4, więc musimy pożyczyć 1 tutaj od tego elementu z lewej strony. 11 odjąć 4 to 7. I mamy, że a kwadrat równa się 784, czyli a. Równa się pierwiastek z 784. I teraz mógłbym skorzystać z kalkulatora, aby to obliczyć, ale tego nie zrobię. Spróbujmy sobie rozłożyć to na czynniki i zobaczymy co otrzymamy. To jest element parzysty, więc na pewno dzieli się przez 2. 2 razy 300 to 600.

To również jest parzyste, więc znowu korzystamy z dwójki. Tutaj 2, tutaj 49. Widzimy, że 49 to jest 7 razy 7, więc to sobie zostawimy. I widzimy, że e, to co tutaj otrzymaliśmy będziemy mogli zapisać sobie w następujący sposób. Te elementy występują parzystą parzyście, tak? Czyli mamy 2 razy 2 to, razy 2 razy 2 to jest e, 16, czyli zapiszemy sobie tutaj obok, że A to jest pierwiastek z... Tutaj mamy 16 razy 49. Pierwiastek z 16 to 4. Z 49 to 7. I otrzymujemy, że A równa się 28. I rozwiązaliśmy kolejny problem za pomocą tego twierdzenia Pitagorasa. A jest równe 28. I. Rozwiążemy sobie jeszcze jeden problem, ponieważ praktyki nigdy za wiele. No musimy pamiętać o tym, że twierdzenie Pitagorasa zachodzi w e, trójkącie e, prostokątnym, czyli musimy sobie narysować jeszcze jeden trójkąt prostokątny. Ja... O, zrobimy to sobie tutaj. Narysujemy teraz sobie ten trójkąt w takiej postaci. O. To jest nasz trójkąt prostokątny. Tutaj jest kąt prosty. I załóżmy, że e, ten bok ma długość 24, a ten 12. I najpierw musimy zlokalizować przeciwprostokątną. Tutaj jest kąt prosty, więc przeciwprostokątna jest tutaj. I ona ma długość 24, więc e, to była nasza literka C we wzorze, więc to nazwiemy sobie na przykład jako literkę B. I teraz będziemy chcieli skorzystać z e, twierdzenia Pitagorasa. I pamiętamy, że to jest kąt prosty a to jest nasza przeciwprostokątna. Możemy sobie tutaj to zapisać. Przeciwprostokątna. Ja już nie zapiszę. Zapiszę to jako skrót, żeby nie tracić czasu. I korzystamy z naszego twierdzenia. I będziemy mieli b kwadrat dodać 12 kwadrat równa się 24. Czyli, no, zjadłem kwadrat. Jeszcze kwadrat nam brakuje. O. I teraz to jest poprawnie zapisane, czyli b kwadrat równa się 24 do kwadratu, odjąć 12 do kwadratu. Ja y, mógłbym skorzystać z kalkulatora i właśnie tak zrobię, ponieważ nie chcę tutaj tracić czasu. 24 razy, 24, bo y, podnoszenie do kwadratu to jest dwa razy mnożymy przez siebie 24, czyli mamy 576 i zapiszemy to sobie teraz. Mamy b kwadrat równa się 576. Wiemy, że 12 do kwadratu to jest 144 i odejmiemy sobie tutaj 576, odjąć 144. I mamy b kwadrat równa się 432. 432. Chcę znaleźć b, czyli muszę wziąć pierwiastek, czyli b równa się pierwiastek z 432. I teraz pozostaje nam do rozwiązania problem, jak to zapisać, czy możemy to uprościć. Weźmiemy sobie pierwiastek. Widzimy, że nie ma takiego pierwiastka, nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu da nam 432. Tutaj występują nam elementy po przecinku, więc spróbujemy to sobie rozłożyć na czynniki. I przewiną sobie tutaj troszeczkę tablicę, o, żebyśmy mogli to sobie rozkładać na czynniki. I teraz popatrzmy. 432 to jest e, liczba parzysta, czyli na pewno możemy zapisać sobie, że jest ona podzielna przez 2. 2 razy 200 to 400, 2 razy 16 to jest 32, czyli mamy tutaj 216. 216 to jest 2 razy e, 108. 108 jest również liczbą parzystą, więc dzieli się przez 2, czyli tutaj będziemy mieli 2 razy 50 to 100, 2 razy 4 to 8, czyli będziemy mieli tutaj 54, a to mamy tutaj jeszcze 2 i tutaj mamy 27, i teraz popatrzmy, dwójka występuje parzyście, występuje 4 razy, to jest liczba parzysta, tak, czyli możemy to sobie tutaj o, zapisać analogicznie jak w poprzednim przykładzie i popatrzmy co będzie działo się jeszcze z 20, z liczbą 27, tak? 27 możemy zapisać sobie jako 9 razy 3, tak? Bo jeszcze 27 możemy sobie rozbić i widzimy, że 3 to jest 3 razy 3, to już nie będziemy się z tym tutaj bawieni i możemy to zapisać w ten sposób, popatrzmy, że b równa się pierwiastek, czyli 432 to jest inaczej 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli mamy tutaj 4, 8, 16 razy 9 razy 3. Idea tego jest taka, po prostu, żebyśmy mogli, rozkładając na czynniki, pogrupować to sobie w taki sposób, że iloczyn tych poszczególnych czynników da nam taką liczbę, z której będziemy mogli wyciągnąć pierwiastek. Widzimy, że iloczyn tych czynników da nam 16, co daje nam 4. Tutaj 9 to jest inaczej 3 razy 3, to jest iloczyn dwóch czynników, ale widzimy, że można wyciągnąć pierwiastek z 9, więc to jest 3, tak? I tutaj zostaje nam pierwiastek z 3, bo tego, nam, tego nie da się uprościć. Czyli będziemy mieli tutaj 12 pierwiastków z 3. I to jest nasza poszukiwana długość, czyli jeszcze raz zerknąłem 12 pierwiastków z 3. I rozwiązaliśmy kolejny problem za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Czyli musimy pamiętać, że jeśli mamy podane długości dwóch boków, to stwierdzenia Pitagorasa możemy policzyć długość trzeciego boku i mam nadzieję, że ta lekcja będzie bardzo pomocna.